Klimat hutniczego święta pojawi się w centrali KGHM. 4 maja, w Dzień Świętego Floriana, Orkiestra Zakładowa Huty Miedzi Głogów zagrała pobudkę hutniczą. Wykonano hymn hutników i rozgrzewające marsze, wskazane w chłodny, deszczowy poranek. Muzyków przywitał prezes KGHM Polska Miedź Krzysztof Skóra. Co prawda dzisiaj pogoda nie jest, bo deszcz pada, ale to Świętego Floriana. Święty Florian to też jest patronem nie tylko hutników, ale i strażaków, a jak strażacy, no to i wodę mamy. Myślę, że pogoda jest dobra. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jeszcze hutniczy pogoda nigdy nie była, jak powiedział prezes. No to jest Dzień Świętego Floriana. Wiadomo, o co chodzi, trochę ognia i trochę wody nigdy nie zaszkodzi. Pobudkę hutniczą uatrakcyjniły mażeretki, dziewczęta w hutniczych paradnych mundurach, przy dźwiękach marszy zaprezentowały kilka tanecznych układów. Dziewczynki tym bardziej chcą występować i cieszą się z każdego kolejnego, że tak powiem, z każdej swojej kolejnej prezentacji. Tradycyjnie w Dzień Świętego Floriana po pobudce hutniczej w centrali KGHM Orkiestra Zakładowa Huty Miedzi Głogów wraz z mażeretkami pojawiła się na ulicach Głogowa, dając sygnał mieszkańcom o rozpoczęciu poczynającym się hutniczym święcie.